Cześć kochani, zobaczcie co tutaj się dzieje w kuchni ciastoliny Play-Doh. O rany, kolorowe, słodziutkie, pięknie wyglądające i pięknie pachnące, z prawdziwymi włosami, numnosy. Koniecznie na dole w komentarzu mi napiszcie, czy wy lubicie te słodkie i urocze numnomsy. Napiszcie również, czy macie jakieś numnomsy u siebie w domu. A ja zapraszam was, kochani, do oglądania. Cześć, truskaweczko. Też sobie skaczesz tutaj w kuchni Play-Doh? Fajnie, co nie? Pachnie słodziutko, można zjeść coś dobrego. Truskawko! Halo, truskawko, mówię do ciebie! Przepraszam cię, popcornie, ale... zamyśliłam się troszeczkę. Truskawka, a o czym ty tak myślisz? Myślę o tym, że... nie ma tutaj warzyw ani owoców w kuchni Play-Doh. Same słodycze, przecież to tak nie może być. W sumie, to ty masz rację. Wiesz co? Słodycze są super. Sama je lubię. Ale dla dzieci to one nie są zbyt zdrowe. No właśnie. A jakieś takie babeczki owocowe? A jakieś takie pyszne warzywka? Dobrze jakby tutaj były. My też się z tym zgadzamy. Zdrowe warzywa i zdrowe owoce. A cóż to takiego? Co to za dziwne hałasy? Co to za zabawy w mojej kuchni? Numnomsy! Co wy tutaj robicie? Już! Schodzić mi z tej kuchenki! To jest niebezpieczne! Oj tam! Babeczko, ty się już tak tutaj nie ekscytuj! Nic złego przecież nie robimy! No jak to nie? Skaczecie po kuchence! A jakby coś się tam gotowało? A jakby była gorąca, byście się sparzyły. Co jest, truskaweczko? Co mi się tak przyglądasz? Chcesz mi coś powiedzieć? Wiesz co? Bo skoro to jest twoja kuchnia, to ja mam dla ciebie taki pomysł i taką małą prośbę. Musisz koniecznie w swojej kuchni mieć więcej owoców i warzyw. To tak nie może być, że są same słodycze. Chyba w ogóle nie myślisz o dzieciach. Oj, ależ oczywiście, że ja myślę o nich. Ale faktycznie, uwielbiam robić ciasteczka, bułeczki, torty, pączki, lizaki, cukierki. Chyba najwyższa pora pomyśleć o jakichś owocowych babeczkach. No to chyba załatwione, kochani. Razem z numnomsami w kuchni ciastoliny Play-Doh będziemy robić przepyszne owoce i warzywa, które, miejmy nadzieję, będą zdrowe dla wszystkich dzieci. Na początek z tym oto numnomsikiem, z tą uroczą truskaweczką z zielonymi włosami, z tej oto kulki zrobimy ciastko. Takie, do którego będzie można włożyć nadzienie. Zobaczcie, na początku miałam kuleczkę. No i dalej z tego formuję teraz taką babeczkę, czy też ciasteczko, taką tartę, do środka której będziemy mogli włożyć przepyszne nadzienie. Musi wyglądać jak taki ciasteczkowy koszyczek, równy z każdej strony, o w ten sposób, widzicie? I do środka włożymy jakieś przepyszne owoce i zrobimy przepyszną przekąskę. Myślę, że jest już gotowe. I to zrobiliśmy razem z tym numnomsikiem. Odkładam to na bok i biorę tego numnomsa przepięknego, zobaczcie, z kolorowymi włosami. Tutaj akurat ma dwie kiteczki w kolorze różowym. To jest numnomsik, który jest popcornem. Popcornem w kształcie kwiatków. I z odrobiny zielonej ciastoliny zrobimy listki mięty. Będą one idealnym dodatkiem do naszego deseru. Trzy takie malutkie listki w zupełności wystarczą. Musimy mocno przyciskać, aby wzór idealnie wyszedł. Dwa listki są zrobione, teraz już tylko jeden. I zaczynamy robić owoce. Z czerwonej ciastoliny zrobię czerwone kuleczki.
takiej wielkości, nie za duże. Chcę nimi wypełnić całą babeczkę. Nadałam już im odpowiedni kształt i teraz widelcem, oczywiście od zestawu z ciastoliny Play-Doh, zrobię takie kropeczki. To oczywiście jest imitacja takich małych pestek, jakie mają truskawki. Wszędzie robimy z każdej strony. Po bokach również możemy, albo tylko z przodu i z tyłu. I została mi już ostatnia truskaweczka. I zanim włożę je do środka mojej babeczki, muszę tutaj przecież mieć jakiś przepyszny krem. Mam specjalną wyciskarkę do kremu i użyję tutaj białej ciastoliny Play-Doh, tak aby to była przepyszna bita śmietana. Pychota. Odrobina bitej śmietany wyląduje już tutaj na dole babeczki, tak aby ją troszeczkę wypełnić. Natomiast reszta wyląduje tutaj w mojej specjalnej maszynie do wyciskania i teraz ląduje w babeczce. Duża, duża ilość. Możemy to jeszcze tak bardziej, o, w ten sposób rozłożyć. I dokładam drugą porcję. Teraz na tym przepysznym kremie ustawiamy nasze truskawki. To jest naprawdę przepyszny i zdrowy deser z mnóstwem owoców. Wow, zobaczcie, muszę je teraz tak przykleić nieco mocniej. I jeszcze na koniec przecież miały być listki mięty, które idealnie również będą tutaj pasować. Wow, zobaczcie, jak to przepięknie wygląda. Truskawkowy deser dla naszej malutkiej truskawki. Owoce? Pychota. Są słodkie przecież jak cukierki. Masz rację, Galaretko. Teraz czas zrobić babeczkę warzywną. No co ty, babeczkę? Wygląda pysznie, aż mi ślinka cieknie. A teraz warzywa, ale nie, no żadnych babeczek nie będziemy robić. Warzywa zawiniemy w przepysznym naleśniku. Na początku z warzyw zrobimy brokuła. Więc zabieramy zielony kolor ciastoliny Play-Doh. I odciskamy tutaj tę naszą formę. O, w ten sposób. I mamy przepysznego brokuła. Chyba zrobimy trzy takie różyczki brokuła. Najwyżej jak się nie zmieści, to położymy obok naleśnika. Szybciutko, nie tracimy czasu, tylko zmieniamy kolor. Oczywiście na biały. I wykorzystuję tę samą formę, tylko że teraz zamiast brokuła, to mamy tutaj przepysznego kalafiorka. Również zrobimy takie trzy różyczki. Druga. I jeszcze ostatnia. No i zabieramy się za zrobienie kolejnych warzyw. Kolor pomarańczowy i długa, przepyszna, zazwyczaj słodziutka, marchewka. Patrzcie, jak śmiesznie wygląda, taka chudziutka. Również zrobimy kilka takich cieniutkich marchewek. Marchewka ma zawsze piękny kolor, taki pomarańczowo-czerwony. I trzecia marchewka. Teraz znowu wymieniam kolor i zrobimy na przykład kilka czerwonych pomidorków. Tutaj już wykorzystam taką foremkę. Nieco większą. Dzięki niej będziemy mogli zrobić plasterki pomidorka. Wciskamy ciastolinę, możemy nawet tak nacisnąć. I proszę, plasterek pomidorka jest zrobiony w pięknym czerwonym kolorze. Zrobimy jeszcze jeden. I zaraz wszystko będziemy mogli zawijać w naszego naleśnika.
tylko oczywiście będziemy musieli jeszcze zrobić tego naleśnika. Więc sięgam po taki kolor ciastoliny, jasno-brązowy. I najlepiej chyba najpierw zrobić kulkę. Idealnie to zagnieść, uformować i rozciągamy w ten oto sposób, tak aby był cieniutki placuszek, idealny do zawinięcia. Może nawet uda nam się zrobić taką tortillę. Jeżeli lubicie placki tortilli, to na pewno to danie by Wam zasmakowało. I na koniec jeszcze sięgam po kolor zielony, na przykład taki jasny. I zrobimy listki sałaty. Dwa takie dosyć spore. Rozciągamy znowu, ponieważ sałata jest bardzo, ale to bardzo cieniutka. Więc próbujemy z tego zrobić jak najcieńszy listek sałaty. I tak, żeby to wyglądało jak prawdziwa sałata, weźmy na przykład nożyczki i zróbmy tutaj te takie żyłki. Jak na prawdziwych listkach. I zawijamy naszego naleśnika. Na początek, o może zróbmy go w ten sposób, jak takie tacos, ląduje sałata. Teraz może brokuły razem z kalafiorem. Też w ten sposób. Marcheweczka. Pomidorek. No słuchajcie, wygląda bardzo, ale to bardzo apetycznie. I ostatnia marchewka, no i zobaczcie, nasz naleśnik wypełniony warzywami jest zrobiony. No i teraz wszystko się zgadza. Mamy prawdziwe, zdrowe jedzenie. Pychota, aż mi ślinka cieknie. Num-numsowe, przepyszne przepisy są już wykonane. Babeczka z owocami, tutaj mamy truskaweczki oraz przepyszny naleśnik z mnóstwem warzyw. Wszystko oczywiście zrobione przez nasze wspaniałe num-numsy. Spodobał Wam się odcinek? Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Wpadnijcie na kanał Bajkowo TV, tam możecie znaleźć jeszcze więcej num-numsów. Do usłyszenia, pozdrawiam Was, pa pa!